kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby usłyszeć odpowiedź w formie wideo, wystarczy, iż wyślę SMS-ka poprzez magiczne wrota. Tutaj będzie spis to, co trzeba zrobić, żeby tutaj wysłać SMS-ka i nie uzyskać odpowiedź. Zatem bez przeciągania przechodzę od razu do odpowiedzi. I napisała do mnie pani. Z tego, co widzę z poprzednich SMS-ów, pani Ewa pyta o szefową. Imienia nie będę mówiła. Co w jej głowie siedzi? Ja zobaczę jej datę urodzenia, jak ona tu wygląda. Ok, 4, 9, 13, 4, 1. 9, 10, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To jest osoba, która może nie dotrzymywać danego słowa. To jest osoba, która może troszeczkę pędzić jak chorągiewka na wietrze. W zależności od sytuacji w taką stronę będzie się odwracać. Jest to osoba, która tak naprawdę sama nie wie, czego chce, ale zobaczymy, jak to wygląda. Szefowa do Ewy. I jak ona tutaj wygląda, co ona tutaj wnosi, co ona myśli o Ewie, co tutaj ma odczucia, co chce zrobić. Ja mam was dwie zupełnie jakby przyblokowane, przełożę karty, żebyście widzieli tutaj. Ja mam was dwie tutaj inaczej. Tak. Okej. Okay. Nie tak. Tak. W ten sposób. Okej. Okay. Ja powiem tak. Dobrze by było, gdybyście nie wchodziły sobie w drogę, tak? Bo tutaj karty mówią to, że wy powinniście raczej iść obok siebie, każda robi jakby swoje zadania, aniżeli w kierunku razem. Co tutaj jest jeszcze? Jest blokada, jest blokada. Jesteście przyblokowane, odcinacie się w jakiś sposób od siebie. Ja mam też pokazane, że jakby pani szefowa tutaj nie zauważa tego, co ma przed nosem przede wszystkim. Ponadto ona mi się nie widzi w pani stronę jako ktoś negatywnie nastawiony. Raczej samotna jakaś mi się tutaj pokazuje. Karta pustelnika w głowie, czyli czuje się samotna wśród ludzi, nierozumiana i tak dalej, i tak dalej. Mam też pokazany ją w szóstce monet, czyli osoba, która wyciągnie do pani rękę finalnie. Takie mam wrażenie. Ale ona jest też tak jakby zamknięta w swoim własnym świecie, do którego może nie chcieć dopuszczać innych. To jest raz. A dwa, myślę, że ten świat, który sobie zbudowała, jest jej tak jakby rzeczywistością. Taka jest informacja. O co jej chodzi? Ja mam pokazane tak. O co jej chodzi? Zobaczymy tutaj do uzupełnienia. O co jej chodzi? Ja myślę ogólnie, że tak jakby chciała się wyrwać od tego, co jest teraz, tak jakby chciała, nie wiem, czy zamknąć to, w czym funkcjonuje, bądź przebranżowić, bo ja mam chęć uwolnienia się, ale w jakiś ten sposób nie może tego zrealizować i tak jakby czuła się oszukiwana na tej zasadzie. Ja nie chcę powiedzieć, że przez panią, ale mam wrażenie, że być może przez otoczenie, czy to w jaki sposób to myślała, że będzie funkcjonowała. Jeżeli chodzi o kwestię jakby to, co jest jeszcze w dacie urodzenia owej pani, jest to osoba, która co pomyśli, to się też zdarzy. Dwa, mam wycofywanie się dosłownie przed metą, tak jakby coś obiecała, dosłownie chwilkę przed zmieniła zdanie, choć w dniu, w którym jakby obiecuje, święcie w to wierzy. Jest to osoba o skomplikowanej osobowości, jak najbardziej, bo z jednej strony ma tutaj w dacie urodzenia dziedzinę artystyczną, a drugie hermetycznie zamkniętą. One się ze sobą kłócą. Stąd może pani odnieść wrażenie, że jest, jak to pani ujęła, dziwna. Dziękuję za SMS-ka. Pozdrawiam serdecznie.
Zobaczmy, któż to do mnie jeszcze napisał. Okej. YouTube. Witaj, Agiatis. Witam. Czy będę kiedyś zarabiała duże pieniądze? Kiedy? Co mogę zrobić, by do tego doszło? Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Ja mam wrażenie, że ja odpowiadałam na to pytanie. Z kiedy jest ten SMS? Chyba odpowiadałam na to pytanie. Ja na razie je pominę, bo muszę sprawdzić sobie w poprzednim filmiku, gdy jednak się okaże, że tak nie było. To do jutra powrócę do tego SMS-ka. Nie mogę dwa razy jakby odpowiadać na to samo pytanie. Tak, mi się wydaje, że tak odpowiadałam. Zatem zobaczę, jeśli tak, to wyślę SMS-ka do pani, w którym filmiku to jest. Kolejne pytanie. Dzień dobry, proszę na YouTube anonimowo. Dobrze, czy będzie coś poważnego między mną a imię mężczyzny? Ja, imię pani, data urodzenia. On znak zodiaku spod byka. Zobaczymy. Wow, aż mi karty lecą. Co on wnosi o tej relacji? Co on myśli? Co on czuje? Co on zrobi? Okej. Ja powiem tak, ja mam przy pani coś innego, zupełnie inne uczucie, aniżeli jeśli chodzi o tego człowieka. On w ogóle jest jakiś taki emocjonalnie rozchwiany, niestabilny. Mam wrażenie, że przeszedł coś bardzo trudnego, bo mam tutaj stan depresyjny w głowie. Mam też pokazane, że on w kartach jest pokazany jako niezupełnie mężczyzna wolny. Czy to formalnie, czy to po prostu jeszcze coś tam z przeszłości przy nim tkwi. Mam tutaj pokazane, że on... Nie widzę czegoś poważniejszego, bo to, co was łączy, jest siódemka kielichów. A siódemka kielichów w takiej konfiguracji mówi tyle, moi drodzy, że macie pewien obraz waszych osób, który gdzieś tam tworzycie w swoich głowach, ale on nie jest rzeczywisty z tym, a co posiadacie, czy też co kreujecie, rysujecie. Ma też pokazane u pani jakieś rozczarowanie, jakiś żal, nie wiem o co chodzi, w każdym razie oboje macie coś takiego. Mam tutaj też pokazane, że wy razem to nie jest jedna bajka, to zupełnie nie jest ta historia, aby tworzyć. Ja mam coś innego, inne uczucie, które jest jakby odkładane, tak jakby coś zostało przegapione. W każdym razie do końca lata mam wrażenie, pojawi się ktoś, kto będzie przy pani mógł być, jeśli pani sobie na to pozwoli. Czy coś poważnego z nim? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie mam tu kart uczuciowych. To są raczej karty mówiące o jakimś przeżyciu, być może traumatycznym dla niego. Nie wiem, czy to definiował. Niestabilność emocjonalna. Ja mam wrażenie, że on nie jest gotowy na tej zasadzie. I w sercu jest cesarz, a w sercu cesarz mi się pokazuje, że tak jakby nie do końca był wolny. Czasem jest to faktycznie jakiś związek, a czasem jest to historia na zasadzie takiej: nie mam czasu, wolę pracę. Na przykład, tak? Zatem tak mogę odpowiedzieć. Przykro mi bardzo, że taką wiadomość musiałam pani przekazać, ale to, co dobre, nadejdzie do końca lata. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zobaczymy, jak to wygląda dalej. Okej. Anonimowo. Proszę o wróżbę na lipiec, sierpień i wrzesień. Co wydarzy się w uczuciach? Jestem sama i zawodowo. Zobaczymy. Uczucia i sprawy zawodowe. Dobrze by było,
było, gdyby pani sobie to wszystko już w sprawach zawodowo-osobistych posprzątała sobie we własnym podwórku, bo to jest właściwe działania. Jak tu jest w tym lipcu? W sierpniu? I we wrześniu. Patrzę już, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe tutaj. Mam tutaj jakieś liźnięcie się, prześlizgnięcie się jakiejś osoby wokół pani, ale nie mam tu nic, co miałoby się definiować trwałością, stałością. No, mam też pokazane, że ten lipiec to będzie takim odchodzeniem od tego, co się dzieje teraz, od starego jakiegoś schematu, czy też będzie pani inaczej myślała, bo to jest karta odchodzę i podążę w inną stronę. Jestem mądrzejsza, bo królowa monet mieczy mówi o intelekcie, jestem mądrzejsza, nie jestem już, nazwijmy to, naiwna, taka jest historia. W sprawach zawodowych mam wrażenie, że powróci jakaś sytuacja, która była gdzieś tam zamknięta. Nie wiem, czy to jeśli chodzi o doszkolenie, czy też podwyższenie kwalifikacji, czy też kierunek na przykład studiów, w każdym razie jakieś wiadomości z tego tytułu będą, coś w kwestiach zawodowych, jeżeli chodzi o zawodową i podwyższanie kwalifikacji, bo giermek monet mówi także o stażach, o nowych możliwościach, to jakby stara sprawa, bo to jest powrót do czegoś, co gdzieś tam, czy w pani głowie na zasadzie powróci ta myśl, że warto by było spróbować i tak warto by było. Taka jest historia. Mam też pokazane, że pani zawodowo będzie tutaj sobie zmieniała wiele rzeczy na ogromny plus. Większa konsekwencja w pani osobie też będzie. Jeżeli chodzi o uczucia, to mi się tutaj liznęła ta sfera, dosłownie. I teraz tak, jest tutaj osoba, która może być przy pani, ale to jest osoba, która jestem, pobyłem, poszedłem na tej zasadzie, tak? Taka historia. Mam też pokazane, że dostanie pani jakieś wiadomości odnośnie powiększania się rodziny. Zatem taka jest tu podpowiedź, jeśli chodzi o pani osóbkę. Dziękuję bardzo za zaufanie, pozdrawiam serdecznie. I patrzymy, któż to dalej napisał do mnie. Natalia, czy jest na moim środowisku jakiś mężczyzna, który się mną interesuje? Co mnie czeka latem w uczuciach? Proszę na YouTube. Zobaczymy, jak to będzie. Natalia, czy jest w środowisku jakiś mężczyzna, który się Natalią interesuje? Czy jest w środowisku mężczyzna, który Natalią się interesuje? Czy jest w środowisku Natalii jakiś mężczyzna? Nie, nie mam w pani środowisku kogoś, kto by się tutaj interesował, ale może ktoś takie informacje pani, nazwijmy to, sprzedawać, ale to nie jest to. Taka jest informacja. Co do końca lata? Jeżeli chodzi o kwestie lata w uczuciach, ja mam pokazane, że to jakby pani była albo zrezygnowana, albo nie do końca chciała skorzystać z tego, co przyniesie pani los. Bo ja mam, odwracam się, nie zauważam, co mi daje los. Rozejrzeć się, dać sobie szansę przede wszystkim. Tak karty tutaj podpowiadają. Zatem pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. Okej. Na YouTube, proszę analizę daty urodzenia, co numerologicznie można powiedzieć o moim życiu. Ja nie mówię o życiu, ja mówię o osobach. To jak się pani tutaj charakteryzuje, co pani wnosi w dacie urodzenia. Zobaczymy, jak to u pani jest. I to jest tak. Karma pracy przede wszystkim. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. 5, 9, 10, 11. Jeszcze raz sobie policzę. 6, 7, 13, 4, 1, 8, 7,
15, 4, 5, 10. I teraz tak. Klucz wcielenia mówi o karmie pracy. Karma pracy mówi o tym, żeby pani w historiach zawodowych nie wymawiała na głos kwestii pomysłów do realizacji jakiejś innowacji, bo może chcieć to ktoś wykorzystać. Może pani gdzieś tam głośno myśleć nad tym, jakie pani ma pomysły. Dla pani jest to może być zgubne, bo ktoś to podkradnie dosłownie. Pani, aby mogła cieszyć się również dobrym samopoczuciem, zdrowiem, praca powinna przy pani być jak najbardziej. Mam też pokazane tutaj, że pewne kwestie z zamykaniem spraw do końca może być trudne, zostawianie jakiejś tam furtki bezpieczeństwa, mam wrażenie. Zobaczymy, jak to lotowo. Nie wiem, czy teraz w jakiś tam sposób jest, bądź za chwilę będzie. Kwestia możliwych przeprowadzek, bo tutaj mam kartę Rydwana po 18 roku życia do 35-6. Mam tak jakby przynajmniej dwukrotne zmiany miejsca zamieszkania przy pani. 10, 18, 9, 10, 18, 25, 25 i tu jest 3. Też jest takie albo późne macierzyństwo również, albo opieka nad kimś. Też mi się coś takiego pokazuje. Tu jest 7, 13, no właśnie nie zamykanie tych spraw z przeszłości. Ale droga życia, tutaj ma pani tą z trudniejszych. Ma pani mistrzowską, co prawda, jeśli ją pani dźwiga, jeżeli pani idzie w pozytywie, to może pani osiągać wszystko. Ale kobiety zazwyczaj z drogi życia 11, bo mi się tak tutaj pokazuje pani. Jeszcze raz, 4, 5, 4, 5, 10, 11, inaczej być nie chcę. To są osoby, które, aby w relacjach partnerskich mogły funkcjonować świetnie, dobrze by było stawiać siebie na równi z partnerem nigdy wyżej i nigdy niżej. Bo jeśli będzie ta dysharmonia, nie będzie partnerstwa, idziemy ramię w ramię, nie uzyskacie szacunku do siebie. A jeżeli on będzie niżej, czy też ona, bo to w partnerstwie różnie bywa, w każdym razie jest ta historia tej treści, że gdy będzie ta dysharmonia, to zawsze jedno ze stron nie będzie szanowało drugiej. To jest pani niepotrzebne. Teraz pani weszła w taki moment, czy też kończy się taki moment być może reaktywacji pewnych historii z bliskością, czy też może gdzieś tam rodzina się mogła aktywować, czy też mogła pani czuć potrzebę bliskości. Teraz po końcu września wyjdzie pani w taki moment stabilizacji zawodowo-finansowej i w tym kierunku warto, aby pani podążała. Taka jest historia. Sprawy zmiany zawodowych, mieszkaniowych również po końcówce września, to by był dobry moment dla pani. Jeżeli chodzi o dzień urodzenia, mam tutaj trudność w relacjach międzyludzkich, czy też partnerskich, czy też coś w wartościach jest nie do końca właściwie w głowie pielęgnowane, czy też przekazane. Może rzutować to właśnie jeszcze dodatkowo z tą jedenastką na przyszłość. Proszę na to zwrócić uwagę. Tak mogę pani Anitko odpowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, zaraz dalej idziemy. Odpowiedz. Ania, w 2015 roku przyjaźniłam się, tak mi się wtedy zdawało, z, i tu jest imię dziewczyny i data jej urodzenia. Potem kontakt się zerwał. Nie oddała kasy, rozumiem. Czy gdyby próbowała dzwonić, pisać, coś to da, bo zależy mi... Dlaczego głupiej? Na tej znajomości. Nie na pieniądzach, bo nie liczyłam na nie i niewiele tego dla mnie było. Być może i najzwyczajniej w świecie wstyd jest, stąd jest zerwany kontakt, żeby nie patrzeć w oczy, ale zobaczmy, co ona tutaj ma w dacie urodzenia. 6, 7, 8, 9, 14. Kobieta o dwóch twarzach tak naprawdę mi się tutaj rysuje. Ale zadam pytanie, a czy jeśli by pani zaczęła dzwonić do tej
nazwijmy to przyjaciółki, czy by ten kontakt się mógł odnowić. Ania do tej pani, Ania. Gdybym próbowała dzwonić, pisać, czy to coś da. Czy to coś da. No jest faktycznie zamknięty, tak jakby brak możliwości. Okej. Ja powiem tak, im dłużej zwlekacie, tym trudniej będzie, mam takie wrażenie. Jest tutaj jakby, trzeba ostrożnie, cierpliwie i powoli do tej osoby. Ja mam też pokazane, że trzeba jakby uwolnić od tego ciężaru, który jest przy finansach pokazany. I czy to da? Ja mam wrażenie, że na początku gdzieś tam... będziecie między sobą lawirowały, troszkę takie półsłówka, nie do końca szczera rozmowa, później się to zmieni, ale ja mam wrażenie, że jakiś aspekt męski będzie miał tutaj również znaczenie, że odetniecie się od tego konfliktu. Mam wrażenie, że macie spore szanse odnowić, reaktywować tą znajomość, czy też tą przyjaźń i tutaj mi się pokazuje jakiś skomplikowany człowiek, który mógłby w tym wam jakby dopomóc. Ale cierpliwie, kroczek po kroczku, myślę, że dałybyście radę. Zatem ja trzymam kciuki, powodzenia. Okej, zobaczmy jak tam dalej. Okej, to jest to, tu jest to odpowiedź. Czy będę w związku z Kasia z Pawłem? Czy będzie w związku Kasia i Paweł? Okej, z jakiegoś powodu aparat odmówił posłuszeństwa. Także... już patrzymy. Kasia i Paweł, czy wy będziecie w związku? Kasia i Paweł, czy wy będziecie w związku? 3, 4. Ok, 2, 3, 4, 8, 8, 16, 7, 7, 7, 14, 5, 6, 17, 8. Zobaczymy, czy wy będziecie w związku. Paweł, co on myśli, co on czuje, co on zrobi. Kasia. Nie. Nie, choć on coś do pani czuje, bo jest tutaj jakieś uczucie, które się tutaj pokazało. On się czegoś boi, ale ja mam pokazane, że on idzie w kierunku kogoś z przeszłości, tak jakby powrót do kogoś z przeszłości. Niepozakończane sprawy związane z jego przeszłością. No i karty tutaj, może tam to niżej, żeby było bardziej widać. Niby jest powrót do sprawy, jakieś pozytywne wiadomości, czy też wy ze sobą, nie wiem, koresponduje. Dzwonicie czy piszecie, w każdym razie jest tu odcięcie się, to jest tak jakby koniec, nie ma tutaj waszego poważnego związku, który miałby się definiować. Karta stop mówi, że to nie tędy droga. No przykro mi bardzo, pani Kasiu, ale ten mężczyzna generalnie to jest trudny człowiek, tak podpowiem, trzeba nauczyć się go obsługiwać, żeby umieć z nim być w związku. I wasze wibracje wspólne w ogóle nie współgrają do tego, aby było lekko i przyjemnie. A tutaj, aby to mogło się tworzyć, trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Ja sobie jeszcze zobaczę, bo on ma tak, a tu pani ma 5, 1, 1, 7, 7, 7, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Tu by była zazdrość też o sprawy związane z zawodową. Takie mam wrażenie. Nie widzę was razem. Przykro mi bardzo. Zobaczmy co dalej. YouTube. YouTube. Dzień dobry. Proszę o portret numerologiczny z datą urodzenia oraz jakie talenty posiadam. Zacząć naukę pedagogika. Pani Karolinko, żebym zrobiła cały portret, to mi nie starczyłoby czasu. Mogę zrobić analizę taką na szybko, jak jest u pani. A...
4. No, wibracja mocno ezoteryczna mi się tu zaznacza. 7, 8, 9, no, no, no. Nie ciągnie Panią czasem do ezoteryki. Jeżeli chodzi o pedagogikę, śmiało, bo mi się tutaj dziedzina psychologii, doradztwa, pomocy, prowadzania ludzi też na prostą przy Pani w dacie urodzenia pokazuje bardzo mocno. I klucz wcielenia o tym mówi, i droga życia, jak najbardziej. Dobrze by było też, żeby osoby wiedziały, na co Pani sobie pozwoli, na co nie. Może Pani chcieć pewne rzeczy kontrolować, ale w swoją stronę niekoniecznie pozwolić. Ale znowu w drugiej strony jest tutaj taka wibracja, gdzie dobrze było przepracować robienie czegoś dla kogoś mimo swojego dyskomfortu. Nie powinna Pani się godzić na więcej niż Pani czuje i wewnętrzny głos pozwala na to, bo jest taka lampeczka ostrzegawcza w Pani osobie, warto ją w nią się wsłuchać. Jeżeli praca, nienormowany czas pracy mi się przy Pani pokazuje, jak najbardziej właściwe, ale również, żeby Pani była szczęśliwa w aspekcie zawodowym, musi Pani to kochać, co Pani robi na tej zasadzie. Jakie talenty Pani posiada? Zobaczymy, co jest tutaj w ukrytych talentach. Te ukryte talenty czasem się uaktywniają bardzo późno. Na mnie ten ukryty talent, który gdzieś tam miałam, ale gdzieś tam jako dziecko o tym marzyłam, ale nie myślałam, że się na to zdobędę, pojawiło się na jakieś 3 lata temu dopiero. Zatem zobaczymy, jakie są ukryte talenty u Pani. 1, 3, 4 plus 8 plus 4. 12, 13, 14, 15, 16. To jest tak 4, 8, 12, 16. Ukryte talenty 16. Ukryte talenty 16. Aż ciekawe, że z jednej strony tutaj ta pedagogika, a z drugiej strony mi się tutaj ta przyziemność pokazuje. No może z dnia urodzenia to też wynika. To jest tak, ta pedagogika, ja zobaczę zaraz w kartach, o co chodzi, ale tutaj tak, ukryte talenty, odnawianie rzeczy również, renowacje, remonty mieszkań, z budynkami coś mi się tu pokazuje, przy nieruchomościach, na przykład sprzedaż, kupno, takie rzeczy mi się tu przy Pani pokazują, zatem taka historia się tu dzieje i będzie w ukrytych talentach. Czy zacząć naukę, pedagogikę? Już patrzymy, czy zacząć, jest to w zawieszeniu póki co, ale zobaczymy jak to wygląda. Okay. Ja powiem w ten sposób, zacząć, ale ja mam pokazano, że Pani jakby nie jest w sobie gotowa, bo Pani rezygnuje z tego, a jak najbardziej Pani powinna. Zatem tak, może Pani śmiało w tym kierunku podążać, ale zebrać w siebie tą moc, tą siłę, aby w tym kierunku podążać. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Okej, bateria mi się znowu rozładuje. Zobaczymy. To było. Okej. Witam serdecznie, proszę na YouTube. Czy wrócimy do siebie? Jeżeli nie, czy ktoś pojawi się w moim życiu na stałe, kiedy dziękuję? Dagmara. Mężczyzny nie będę imienia czytać. Dagmara. Czy wrócicie do siebie? Co on wynosi? Co on ma w głowie, co on ma w sercu, co chce zrobić. Nie wrócicie do siebie. On jest pokazany jako były, on sobie daje przyzwolenie na to, aby pójść zupełnie w innym kierunku. A to teraz zobaczymy, kiedy się przy Pani pojawi ktoś na stałe. Dagmara, kiedy na stałe się pojawi ktoś? Przy Dagmarze, kiedy? Dagmara, kiedy się ktoś pojawi na stałe? Dagmara. Okej.
I to jest tak. Za 3 lata na wiosnę od dnia dzisiejszego jest tu wielkie uczucie, tutaj mi się pokazuje. Mam wrażenie, że go pozna Pani przez jakąś kobietę. Tak, tak, będzie Pani szczęśliwą osobą z kimś na stałe, ale to jest nie licząc tego roku 3 lata. Tak mi się to pokazuje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, a wszystkiego co najlepsze. Dużo Pani w sobie pozmienia do tego czasu. Anonim. Witaj, jestem z imię i datę urodzenia w związku na odległość od kilku lat. Mamy konkretne plany, jednak to wymaga jeszcze czasu na realizację. Powiedz proszę, jak widzisz przyszłość naszego związku, jak go wzmacniać, na co uważać? I ja na to pytanie odpowiem, gdy naładuję baterię, bo tu jest dłuższa gadanina, a nie chciałabym, żeby mi w połowie słowa ucięło. Zatem powrócę do Was, do odpowiedzi na to pytanie w momencie, gdy naładuję, bo mi tu miga i miga i straszy. Także wybaczcie, ale powrócę do Was za chwilkę. Powracam do SMS-ka, już bateria naładowana, zatem mogę przechodzić do rzeczy. I tu jest ten anonim. Witaj, jestem z imię i data urodzenia, w związku na odległość od kilku lat. Mamy konkretne plany, jednak to wymaga jeszcze czasu na realizację. Powiedz proszę, jak widzisz przyszłość naszego związku, jak go wzmocnić, na co uważać. Dobra, już patrzymy, jak to u Was będzie wyglądało. Do tej relacji, co on ma w głowie, co on ma w sercu i co on też zrobi. Co nam to pomoże, co nas pomoże. No tak, odległość jest tu pokazana rzeczywiście między Wami. Mam też pokazane, że jeśli chodzi o jego osobę, mnie się tu aspekt jego również zdrowia pokazał jako coś, co powinien zadbać. Z jakiegoś powodu karty chciały Ci to pokazać, a zatem tak mogą powiedzieć. On idzie w Twoim kierunku w szóstce kielichów. Szóstka kielichów mówi o takim partnerstwie, na też takiej przyjaźni, mam wrażenie, że będzie on szedł w Twoim kierunku z taką serdecznością. Taka jest tu informacja, ale ja sobie zobaczę, co tutaj jest do przepracowania między Wami, tak żebym to mogła wszystko powiedzieć. Po pierwsze, ja mam pokazane tak, że poziom jakby komunikacji, który jest tutaj między Wami, jest wart takiego podążania troszkę w innym kierunku. Mam takie wrażenie, ze względu na to, że karty jakby szóstka, tutaj znowu tak, szóstka była w przeszkodzie, tak? To karty pokazują, że jakby poziom komunikacji trzeba naprawić. Mam też pokazane tutaj rycerza mieczy między Wami. A rycerz mieczy między dwojgiem ludzi mówi też o takim nie do końca zrozumieniu, tak jakby cięta riposta z jednej strony, żeby raczej w tym kierunku nie podążać. To jest do przepracowania. Również mam takie poczucie jednej ze stron, tak jakby jestem nieodpowiedni, nieodpowiednia, albo takie
nie do końca zasługuje jedno na drugie. Coś takiego mi się tutaj rysuje, żeby tego też nie było, jaka jest przyszłość tej relacji. Ja mam pokazane, że iż ów dżentelmen będzie się rozliczał z pewnymi sprawami. Mam też kartę sprawiedliwości, czyli zostanie sprawiedliwie jakby osądzony przez los. Jeżeli chodzi o to, jak widzę przyszłość tej waszej relacji, ja mam pokazane, że sporo pracy was czeka, naprawdę sporo pracy nad tym, aby się to poukładało. Mam też pokazane znowu i w tym rozkładzie układ zdrowia, jaki stan zapalny jest przy nim. Ważne, żeby sobie to wszystko również tutaj poukładał. Mam też pokazane, że on musi naprawdę posprzątać sobie pewne rzeczy. Generalnie komunikacja, jeszcze raz komunikacja, i żeby nie było takiego dyskomfortu w bywaniu ze sobą na co dzień, bo tu jest takie, czuję się mało komfortowo z jakiegoś powodu. Ja myślę, że to, co jest tutaj, jakby rzutuje się na pierwszy jakby spojrzenie, nie chcę mówić na głos, o co chodzi, żeby to wam nie stanęło na drodze, tak? Ta różnica, ty wiesz czego, żeby to wam nie stanęło na drodze, żeby inne osoby w tym nie brały udziału, to jest ważne. Tak generalnie nie widzę, żeby on miał jakieś złe zamiary wobec twojej osoby, komunikacja, wiara w to, że się uda i niepozwolenie sobie na poczucie dyskomfortu bycia we dwoje. Taka jest informacja. Pozdrawiam cię serdecznie. O, jeszcze w czasie doszły SMS-y. Okej, film anonimowo. Dobra. Proszę o analizę daty urodzenia, ukryte talenty, co mnie czeka w lipcu. Data urodzenia. Dziękuję. O tak, mam kawę. Dobra, data urodzenia. Już patrzymy, jak to wygląda. Dzień urodzenia mówić może o tym, że nie akceptujesz siebie w pełni. Osoby, które są właśnie z tego dnia, mają jakiś problem, jeżeli chodzi o swoje ciało. Na zasadzie takiej, że na przykład mamy problem ze schudnięciem, bądź idziemy w zupełnie jakby w przesadną stronę, żeby to umieć wypośrodkować. Jeśli się tak wibrujesz, to masz to do przepracowania. Zobaczymy, co dalej. 8, 9, 10, 11. Nie być trochę za ostrą wobec mężczyzny, czy też osoby, którą gdzieś tam będziesz funkcjonowała, żebyś nie stawiała siebie wyżej ani niżej, bo masz też taką wibrację, która o tym może mówić. Jeżeli będziesz siebie stawiała wyżej bądź niżej w relacji partnerskiej, to nie uzyskasz szacunku. Na tej zasadzie, co tu jest jeszcze? 2, 6, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7. No łatwo z tobą nie ma. Ciebie się bardzo kocha, albo niekoniecznie lubi. Wąskie grono znajomych, nienormowany czas pracy. Przede wszystkim masz to coś. A coś, co jest pazurem, coś, co przyciąga ludzi, ale musisz uważać na to, komu ufasz. Przede wszystkim i uważaj na to, co podpisujesz, bo może twój podpis jest na wagę złota. Jak podpiszesz coś, co jest wbrew tobie, to później będziesz tego żałowała. Pamiętaj też, że wszystkiego nie musisz kontrolować i ważne, żeby osoba, z którą będziesz tutaj funkcjonowała, żeby wiedziała, jakie są twoje nieprzekraczalne granice. Taka jest historia. Po wrześniu będziesz wchodziła w taki etap, sprzątam sobie życie. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany, dokonaj tego. Jeżeli chodzi o ukryte talenty, co mi się tu pokazuje. 8, 15, 19. No, no, no. Zaraz zobaczymy.
Ta działalność powiązana z mężczyznami, tak? Coś może być przy dzieciach bądź z dziećmi związane, tak? Również praca z szeroko pojętymi mediami. To masz w ukrytych talentach. Ja też mam tą właśnie dziewiętnastkę i to ukryte talenty, praca z mediami, choć gdzieś tam to było moje ciche marzenie. Myślałam, że się nigdy do tego nie odważę, bo ja generalnie jestem bardzo nieśmiałą osobą. A tutaj proszę, voilà. Zadziało się. Możesz być ekspertem w dziedzinie, w której czujesz się dobrze. Również świetnie nadawałabyś się na bycie szefem i sobie szefem również, bo ty będziesz wiedziała, w których momentach jesteś najbardziej produktywna. Dobra, i teraz co? Co czeka w lipcu? Co czekacie w lipcu? Już patrzymy, co czekacie w lipcu. Zmiany, to dosyć spore zmiany, bo mam tak, w lipcu jakieś świętowanie, być może jakaś uroczystość mi się pokazuje, na której może być jakaś taka sytuacja konfliktowa bądź stresująca, jakieś wzburzenie emocjonalne mi się pokazuje. Również w lipcu stan nerwowy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, ale wszystko jakby też sobie to przepracujesz. Jeżeli chcesz awansować, to będzie dobry moment na pokazanie się, voilà, jestem i zasługuję. Jak najbardziej tak. Jeżeli chcesz zmienić pracę, też możesz już o tym myśleć, bądź to faktycznie robić na takiej zasadzie. Takie mam informacje na tak ogólne zadane. Pytanie. Jeśli chodzi o kwestie emocji, spraw uczuciowych, to karty były ubogie w odpowiedzi, dlatego tego nie poruszam, nie dźwignęłam. Pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczymy, któż to do mnie dalej napisał. Dobra. No i jest rodzynek, pan mężczyzna. Już patrzymy. Czy zdany egzamin końcowy w ten weekend? Dobra. Czy ten pan z 8 dnia zda egzamin końcowy w ten weekend? Jest jeszcze jedno pytanie, ale na początek zobaczymy, czy zda egzamin końcowy w ten weekend. Czy... Powiem tak, mam pokazane, że tutaj jeszcze trzeba uzupełnić jakąś wiedzę, bo tu jest karta maga, co jest jakby przyczyną tego, co może być wynikiem negatywnym. Brak jakiejś wiedzy mi się tutaj pokazuje, że jeszcze coś trzeba uzupełnić, nie odrzucać, bo może mi to nie jest potrzebne. Mam ten egzamin pokazany albo w oddaleniu, albo w opóźnieniu, coś takiego mi się pokazuje. Jeżeli pan będzie przemieszczał się samochodem, troszkę lepiej wcześniej wyjechać, żeby pan się nie spóźnił. Generalnie mi wychodzi pan tutaj w cesarzu, czyli wychodząc według wskazówek z kart, ma pan to zdane, ale trzeba jeszcze coś, jeszcze czegoś pan nie wie, jeszcze czegoś pan nie umie, trzeba coś dopracować i wtedy owszem. Co mnie czeka w lipcu? Dobra, już patrzymy. Co czeka w lipcu? Ja mam jakiś wyjazd przy panu w lipcu, jakieś przemieszczanie bądź zdalne działanie w kwestiach zawodowo-finansowych. Takie są historie. Mam również zmiany w obrębie coś nieruchomości, przy nieruchomości także jakieś podpowiedzi, jakieś wskazówki. Taka jest historia. Generalnie lipiec będzie mocno finansowo-zawodowy się tutaj klarował i będzie to stabilny miesiąc i tak tutaj się pokazuje. Również mam to pokazane, że jakaś osoba będzie przy panu ważną, czy też wniesie jakiś wkład, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe przy panu. Zatem tak mogę odpowiedzieć na tak ogólne pytanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. No dobrze, patrzymy dalej, ktoś to do mnie napisał. Okej. Okay.
A koniec czerwca pracy brak, mimo iż szukam aktywnie. Jest szansa w lipcu, bym otrzymała, gdzie składałam. I tu napisane gdzie. Okej, już patrzymy. Jest szansa w lipcu, otrzymałam, gdzie składałam. Ja mam tu raczej coś przy sądach pokazane, ale ja mam tu pokazane jakby taka otwarta furtka na początku lipca, tak naprawdę po 7 lipca, coś takiego mi się rysuje. Jakby zmiana statusu zawodowego, ale finalnie jakby umowę mam troszkę później, ale jakby zawodowo aktywna jesteś wcześniej. Już tłumaczę. Tu jest faktycznie jakaś blokada. Mnie się w ogóle pokazuje jakaś osoba, która coś blokuje bądź powstrzymuje. Nie wiem, czy jest przy tobie jakaś osoba, czy też kogoś się jeszcze radzisz, bo ta osoba nie do końca jakby daje... Pokazuje mi się, że ktoś, kogo znasz, może gdzieś jakimiś informacjami się z tobą dzielić, czy też podpowiadać, nie do końca jest to dobre, w dobrym kierunku to zmierza. Nie mówię, że ona chce źle. Mam też pokazane tutaj ciebie w karcie świata i w rycerzu buław. To są masz otwartą furtkę, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, że także się może zadzieć, ale ja tutaj mam jakby finalizację, ale coś przy sądzie mi się raczej pokazuje niż przy kancelarii, ale tak i mam tutaj dobrą umowę przy tobie, spełniającą życzenia. Tak, będziesz aktywna zawodowo, choć tu się delikatny poślizg pokazał. Będziesz bardzo zadowolona z obrotu spraw, jak to się finalnie dla ciebie zakończy. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, i tu jest ostatni. Witam, Agieta. Chcę sprzedać auto i motor. A czy uda mi się to w te wakacje, czy lepiej poczekać na później? Dobra. Bogusia. Auto. Auto poczekać. Motor. Też poczekać. Poczekać. Mam tu pokazane, że jakby kwestia sprzedaży tutaj była raczej końcówką sierpnia. To w zasadzie jeszcze są wakacje, ale jakby nie teraz. Końcówka sierpnia mi się tutaj pokazuje jako to właściwe. Właściwe działanie, takie, które mi się tu definiuje. Karta rada w aucie, to co nieuniknione trzeba odpuścić, a jeżeli chodzi o motor teraz, mam pokazane, że ktoś może chcieć nas tak zbajerować, że nie będziemy zadowoleni z tego, na co się zgodziliśmy. Taka jest odpowiedź. Raczej poczekać. Niedługo, dosłownie niedługo, ale warto, aby się powstrzymać. Zatem ja Wam dziękuję serdecznie, kochani, za dzisiaj. Na wszystkie pytania odpowiedziałam. Muszę jeszcze tylko sprawdzić tego jednego SMS-a, na które mam wrażenie odpowiadałam wczoraj, a nie poszedł SMS z mojej strony do tejże osobki. Sobie sprawdzę. To, co jeszcze? Jeśli Wam się filmik podobał, to łapka w górę. Jeśli jesteś nowym widzę, a dotarłeś tutaj do tego momentu, zachęcam Cię do subskrypcji. Również możesz skorzystać z tej formy zadawania pytań. Pamiętamy o tym, że na 2000 robimy co? Robimy live, a będzie live i będą pytania. Ale jeszcze chwilkę trzeba na to poczekać i będzie niespodzianka dla 3 osób, zatem warto być. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!